Hej widzowie. Shimu to potwór potężniejszy od króla Ghidory czy Mecha Godzilli, przez co wydaje się, że Godzilla ma niewielkie szanse z takim monstrum, zwłaszcza patrząc na jego powiązania z królem z blizną, więc dzisiaj sobie go omówimy. Standardowo zostawcie łapkę, suba i komentarz dla zasięgu. Przechodzimy do odcinka. Nie wiemy zbyt wiele na temat Shimu, ale na pewno jest on tytanem założycielem, a zatem pierwszym i najpotężniejszym tytanem w historii, przewyższając dosłownie każdego pod względem mocy i tylko nieznani tytani z kosmosu być może byliby w stanie mu zagrozić, chociaż nie wiemy skąd w ogóle na Ziemi wzięli się tytani. Patrząc na jego wygląd możemy zauważyć, że Shimu jest pokryty lodem i śniegiem, więc najpewniej to właśnie jego moc, a przecież nie widzieliśmy jeszcze tytana odpowiadającego za Antarktydę pochodzącego z Ziemi. Przy czym sądząc po tym, że król Ghidora był uwięziony w lodzie, tylko lodowy Shimu byłby w stanie go zamrozić, co jest powodem, dla którego można zapytać, dlaczego nie walczył z Ghidorą o władzę około 2018 roku, ale ma to dużo sensu. Z tego co już wiemy, Shimu jest niesamowicie potężny, ale najpewniej nie podejmuje własnych decyzji samodzielnie, w czego rezultacie mówi się, że to Skarking go kontroluje, co może mieć swój powód w przyszłości i walce o sukcesję. Tyle, że wiemy również, że tytani są samoświadomi i inteligentni, więc Shimu być może po prostu nie chce zostać potworem alfa, będąc najpotężniejszym bez zbędnych ambicji. Shimu byłby odpowiedzialny za cały mróz na biegunach, dzięki czemu od tak mógł sobie pokonać kogo chciał, a Ghidora zapewne chciał go zniszczyć albo pokonać w taki sposób, żeby zostać alfą, pokazując innym tytanom jaki jest silny, ale się przeliczył i Shimu go zamroził. Z kolei legowisko Kongów i Skarkinga może być pod Antarktydą, co jest niejasne, a będąc pierwotnym tytanem, Shimu ma pewnie około 300 albo 400 milionów lat. Mając lodową moc, Shimu miałby największy wpływ na świat, zaś co do jego koneksji z królem z blizną, Shimu musi być mu za coś wdzięczny, bo inaczej będzie mógł się od niego odwrócić w każdej chwili i wcale nie zaatakować Godzilli oraz Konga, z których tylko Godzilla może go znać z uwagi, że jest jednym ze starszych tytanów. Jednak o ile Godzilla nie będzie chciał go sobie podporządkować, to Shimu nie powinien mu nic zrobić, ale wszystko może się zmienić, kiedy dostaniemy nowe informacje. Dodatkowo, gdyby Shimu chciał zostać alfą, to byłby nim od samego początku, jako że jest pierwszym tytanem, więc przez to, że porzucił te ambicje, to znaczy, że jest on zupełnie unikalnym tytanem i być może ostatecznym obrońcą Ziemi. Podsumowując, Shimu jest najpotężniejszym tytanem i pierwszym jaki powstał, którego chyba nie da się pokonać nawet w formie Burning, a patrząc na jego wiek pewnie ma największe doświadczenie i kontrolę nad swoją mocą. A wy widzowie napiszcie w komentarzu co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, oraz jak sądzicie czy Shimu zostanie pokonany, jak i zostawcie łapkę, suba i komentarz, żeby kanał się rozwijał. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się i cześć!